Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców czerwca. Nie wiem jak Wam, ale mi to lato upływa bardzo, bardzo szybko. Niby dopiero się zaczęło, ale ja już mam wrażenie, że już niedługo się skończy. Strasznie szybko mi ten czas leci. Więc będą tutaj, no można by powiedzieć, cztery produkty, chociaż jeden to składa się tak naprawdę z dwóch. I zacznę może od kolorówki i zacznę od rzęs sztucznych Ardell. Numer 308. Miałam je na sobie w ostatnich filmikach, tam możecie je zobaczyć. To są właśnie takie połówki. Chciałam te 315 czy 318, już nie wiem dokładnie. Chciałam właśnie któryś z takich bardziej naturalnych modeli, gdy byłam w drogerii Pigment w Krakowie. Jednak tamte właśnie były wykupione i został tylko ten 308 spośród innych jeszcze połówek, ale ten właśnie model wyglądał najbardziej naturalnie i jestem nimi oczarowana. Właśnie możecie zobaczyć to w ostatnich filmikach. Wyglądają naprawdę bardzo naturalnie, bo wydłużają tylko troszeczkę ten zewnętrzny kącik. Wcale nie rzucają się w oczy. Na początku były troszeczkę za sztywne właśnie. Trzeba jeszcze kilka razy będę musiała je pewnie ponosić, jeśli mi na to pozwolą, żeby właśnie troszeczkę bardziej się jeszcze rozruszały. Oczywiście próbowałam je troszeczkę wyginać, ale trzeba dobrze doklejać te początek i koniec rzęs tak naprawdę, ale trzymały się naprawdę fajnie, chociaż to też zasługa kleju oczywiście. Ja mam jeszcze ten duo, ale myślę nad zmianą, ponieważ sam ten klej już jest naprawdę dość stary i słabo właśnie klei. Ostatnio się z nimi jeszcze troszeczkę pomęczyłam, ale nie o kleju dzisiaj. Chociaż jeżeli możecie polecić jakiś właśnie dobry klej, to koniecznie dajcie znać w opisie. W opisie? Tak, w komentarzach. Tak więc ten model 308 naprawdę świetny, mam nadzieję, że mi jeszcze troszeczkę posłuży. Będę zamawiała, na pewno też te zamawiała lub kupowała stacjonarnie te inne modele właśnie połówek, bo bardzo mi się podobają połówki do moich rzęs, do mojej budowy oka. Fajnie wyglądają, naturalnie, ale tak troszeczkę właśnie lepiej niż naturalnie, a o to w tym wszystkim przecież chodzi, prawda? Także ten model rzęs Ardell zdecydowanie mogę polecić. Dzisiaj właśnie nie mam ich na oczach, bo chciałam je Wam tutaj pokazać, zresztą nie chciało mi się też kleić, ja jej nie kleję na co dzień, tylko właśnie gdzieś na jakieś okazje, czy na filmiki, czy jeśli mam naprawdę ochotę. Tak to wystarcza mi ten tusz, który mam na rzęsach i to jest tusz Kiko, którego Wam pokazywałam w filmiku zakupowym, mam go parę tygodni i mam nadzieję, że sprawdzi się tak samo dobrze jeszcze przez wiele miesięcy, bo zobaczymy oczywiście, nie wiem jak jest z jego trwałością, czy właśnie szybko będzie wysychał, czy raczej nie. Bo jak na razie, jeśli chodzi o podkreślenie rzęs, to naprawdę sprawdza się dla mnie idealnie. To nie jest tusz naturalny, ale skład myślę nie jest aż taki zły. Ładnie rzęsy podkręca, trzyma właśnie ten skręt. Ja z moimi rzęsami nie potrzebuję używać zalotki, bo właśnie dobry tusz u mnie sprawdza się jak zalotka. Moje rzęsy właśnie są fajne wywinięte, są dosyć długie, zagęszczone. Nie ma jakichś tam brzydkich grudek, sklejenia, nawet jak, tak jak w tym oku teraz aktualnie znowu rzęsy rosną mi tak na krzyż, to ten tusz nie podkreśla tego aż tak, że robi coś, tworzy coś dziwnego, skleja to jeszcze bardziej, tylko że wygląda to w miarę dobrze, a jeśli moje rzęsy mają ogólnie dobry okres, to ten tusz już w ogóle jest jak bajka. Nie osypuje się, nie muszę non-stop sprawdzać w lusterku właśnie, czy gdzieś mi się odbił, ja mam bardzo tłuste powieki, na przykład górne, to tam nic a nic. Też mam długie dolne rzęsy, to tutaj czasami może się coś tam zdarzyć, ale z tym tuszem to naprawdę jest... No nie spotkałam się jeszcze tak, żebym gdzieś wyglądała, miała jakieś okruchy, paprochy pod oczami. Chyba, że gdzieś jedną kropeczkę tylko, ale świetnie rzęsy właśnie podkreśla i trzyma je cały dzień właśnie, nic się nie odbija, ładnie je rozdziela. Ale co też najlepsze, że bardzo fajnie się zmyja. Trzyma się właśnie przez cały dzień, bez rozmazywania, ale zmywa się naprawdę bardzo szybciutko, a to dla mnie też jest ważne, żeby właśnie tych rzęs dodatkowo podczas zmywania do makijażu tutaj nie osłabiać i nie wyrywać. Szczoteczkę ma naturalną, w takim troszeczkę śmiesznym kształcie, ale naprawdę świetnie się tym kształtem, tą szczoteczką zęby maluje, tak, rzęsy tuszuje. Ojoj, to jest Kiko Volume Eyes Plus Active Mascara, bo jeszcze chyba nie mówiłam jaka to jest właśnie wersja. Bardzo, bardzo jestem zadowolona z tego tuszu, także zdecydowanie polecam. Kolejny produkt, to już by było tyle jeśli chodzi o kolorówkę. Kolejny produkt to jest pielęgnacja.
I ostatnio znowu wróciłam do oleju śliwkowego. Ja mam tutaj jeszcze wersję z mazideł. Ona była w dużej butelce, bo ja miałam kiedyś sporą ilość. To jest olej już ma troszeczkę czasu, ale właśnie już zostało mi tylko na samym dnie, ponieważ ja go używam zwykle tylko do włosów po umyciu, na same końce właśnie. Uwielbiam ten marcepanowy zapach i moje włosy bardzo go właśnie lubiły, bo działał tak troszeczkę jak właśnie naturalny silikon na moje włosy. Jednak ostatnio zaczęłam go stosować też do twarzy, ale wcześniej był on dla mnie zbyt tłusty, nawet w małej ilości. Nie lubiłam go, dlatego tak pomału mi się go zużywało, ponieważ zużywałam go tylko do włosów, ale odkąd kupiłam sobie właśnie też podobnie kwas hialuronowy w pigmencie i mieszam te dwa produkty, to jest po prostu ideał do twarzy i właśnie już mi się wykańcza, już zostało mi praktycznie na samym dnie. Teraz ten olej sprawdza się na moją twarz, do mojej cery naprawdę świetnie. Nie jest za tłusty, za ciężki, bardzo ładnie nawilża, troszeczkę tak zostawia taką warstwę, ale też idealnie sprawdza się sobie pod makijaż, jak i właśnie na wieczór. I ostatnia rzecz to będzie balsam do ciała firmy Alverde. To jest nowość, która ostatnio wyszła. Creme Eau Lotion. To jest taki balsam kremowy z olejkami w środku dla bardzo suchej skóry. Ja już bardzo, bardzo tego, bardzo dużo zużyłam, a użyłam go właśnie w sumie od czerwca. Przepiękny zapach, taki delikatny, jaśminowy, bo to jest właśnie jaśmin, w środku sezam, olej sezamowy. Tak, co tutaj jest jeszcze? Masa jakichś tam olejków oczywiście. Co mi się w tym balsamie podoba? Ja ogólnie nie lubię za bardzo tej całej aplikacji kremów, mazideł, wszystkiego na siebie, dlatego zwykle stosowałam szybciutko oliwkę po kąpieli na mokrą skórę, wycierałam się i z głowy, ale ostatnio moja... Ogólnie od porodu moja skóra na ciele się jeszcze bardziej przesuszyła i teraz ostatnio właśnie na wiosnę to już zauważyłam, że na moich nogach i tutaj na rękach wszystko mi się tak ciągnęło, swędziało i szukałam właśnie jakiegoś balsamu czy masełka do ciała. Chciałam zamówić ten mousse z Ministerstwa Dobrego Mydła, tylko na wakacje niestety go właśnie nie wysyłają, mam pecha, muszę poczekać, ponieważ ten mousse by się roztopił w trakcie podróży, więc musiałam sięgnąć po coś stacjonarnie i wybrałam właśnie ten balsam, gdy go zobaczyłam, powąchałam, ma przepiękny, delikatny zapach, jest gęsty, ale nie jest taki gęsty jak na przykład ta tłusta Nivea czy coś tego typu, on jest właśnie, czuć, że ma taki poślizg olejkowy, rozciera się troszeczkę jak takie naturalne kremy, czyli na początku niby się tak marzy i bardzo szybko wsiąka, jeśli nałożymy za mało, to takie jest troszeczkę niby tępe, ciężko to określić, ale wiecie na pewno o co mi chodzi, bo na przykład kremy do twarzy Sylveco sprawdzają się tak samo się nakładają. Jednak ten olejek, ten balsam naprawdę, no, fajny, delikatny zapach, naprawdę, on po rozsmarowaniu, nałożymy odpowiednią ilość, bardzo szybko się wchłania, ale nie wchłania się do jakiegoś matu czy do czegoś takiego. On nie jest właśnie taki tłusty jak kremy typu Nivea czy Garnier czy coś właśnie z tej półki. Nie zostawia takiej lepkiej, tłustej warstwy, którą i ciężko rozsmarować i mamy wrażenie, że wszystko się do nas klei, co jest po prostu paskudne. To chwilowo jest jeszcze wilgotne, ale jak za parę minut to wszystko się wchłonie, to on nic się do nas nie klei, ale zostawia taką aksamitną skórę. No normalnie ja się nim smaruję na wieczór szczególnie właśnie, to mam ochotę cały czas siebie dotykać i wąchać, bo naprawdę to uczucie jest cudowne. Takie aksamitne, gładziutkie, jak skóra dziecka, można by powiedzieć. I bardzo ładnie pachnie, bardzo ma delikatny zapach, więc naprawdę polecam, fajny balsam z naturalnej półki, cenowo też to oczywiście wygląda dobrze, już nie pamiętam, 2 euro coś kosztował, ale na pewno nie więcej niż 3 euro, tak więc bardzo, bardzo polecam. I to by było wszystko, to są moje produkty na ubiegły miesiąc, czerwiec, które właśnie z chęcią w siebie wcierałam i nie tylko, ogólnie używałam. Coś mi się dzisiaj język znowu nie klei, jak to zwykle po przerwie u mnie, no cóż, już chyba mnie na tyle znacie, że wiecie jak to jest. Więc dajcie mi znać, jakie produkty Wy polubiliście w ubiegłym miesiącu, co Wam właśnie sprawiło dużą przyjemność podczas używania. Bardzo jestem ciekawa, jak zwykle
I to by było wszystko. To by było na tyle. Żegnam się z Wami. Życzę Wam wszystkim mniej zmiennej pogody niż u mnie, bo u mnie to właśnie jest taka zmienna pogoda, że chyba od tego już mi się w głowie kręci, bo jest deszcz, słońce, deszcz, słońce, deszcz, słońce, upał chłodniej i tak w kółko. I mam nadzieję, że to lato jeszcze troszeczkę potrwa, bo jeszcze nawet nie zdążyłam gdzieś być, pojechać nad wodę, popływać, a już mnie strasznie kręci, ale no nas niestety na razie pogoda właśnie nie pozwala, żeby przez dłuższy okres woda się w jeziorze ogrzała, więc jeszcze czekam niestety. Tak więc długie pożegnanie, pozdrawiam Was cieplutko, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!